Dzień dobry, z tej strony Michał Kołtyś, warszawski inwestor. Dzisiejszy odcinek będzie inny, nie będzie o krypto, postaram się powstrzymać. A bardzo często zadajecie mi pytania, takie naturalne pytania: jak odnieść sukces, jaką książkę przeczytać, w jakim szkoleniu wziąć udział, skąd czerpać wiedzę, jak znaleźć mentora. Więc pomyślałem, że na mojej rentierskiej emeryturze, Podzielę się z Wami takimi trzema, moim zdaniem, najważniejszymi umiejętnościami w życiu, a zwłaszcza w biznesowym życiu, jeżeli taki podział w ogóle występuje. A często też mnie pytacie, jak tam moja rentierska emerytura. Słuchajcie, wspaniała. Kawę w pysznym kubku od Handy. Pyszną kawę w kubku od Handy. Mam moje zabawki, podatek do... Apla zapłacony, dzisiaj dwie paczuszki, w przyszłym tygodniu dwie, za dwa tygodnie kolejne dwie, także regularnie coroczny podatek płacę. Um, co jeszcze, super, niesamowici młodzi ludzie dzisiaj zaczęli dzwonić, umawiać swoje spotkania, jeżeli chodzi o pośredników, nowych pośredników, kandydatów, w inwestorius. Także jest dobrze. Pytacie, ile pracuję? Pracuję, ale myślę, że tak realnie, jak to poskładam, to tak 2-3 godziny dziennie. No, nie, no, zanudziłbym się, jakbym już absolutnie nic nie robił. No, ale dzisiaj poprowadziłem szkolenie 45 minut potem spotkanie z e, prawnik m, naszą firmową a później e, trening na siłowni, bo czwartek to dzień klatki i klatkę trzeba zrobić. Ale przechodząc, także dziękuję Wam za Waszą troskę, Wasze pytania. W byciu rentierem z niefajnych rzeczy nie ma nic. Moim celem prowadzenia dalej tego vloga jest dzielenie się wiedzą, pomaganie Wam w osiąganiu Waszych sukcesów. I stąd dzisiaj te trzy najważniejsze moim zdaniem umiejętności. Być może część z Was uzna, że jest to kontrowersyjne. Cóż, ale działa. Ja tego nie wymyśliłem, słyszałem to kiedyś od moich mentorów. Posłuchałem ich i jestem dzisiaj tu, gdzie jestem. Znam też ludzi, którzy wyznając te same zasady, są znacznie, ciężko powiedzieć, dalej, więcej kasy zrobili. Proste. Najważniejsza umiejętność w życiu to umiejętność znaczy, okay, jedna z trzech najważniejszych umiejętności w życiu to umiejętność sprzedawania. Każdy, absolutnie każdy powinien nauczyć się sprzedawać. I nie mam tutaj na myśli wciskania tanich perfum na mąciaku, tak jak to obserwuję, choć to muszą być w przyszłości później świetni sprzedawcy, ale naprawdę takiego dobrego sprzedawania. I to jest warte wszelkich pieniędzy, przede wszystkim czasu, który trzeba w to zaangażować. Ale umiejętności sprzedawania rozumiem też dzisiaj umiejętność budowania marki osobistej, umiejętność promowania, umiejętność. Robienia marketingu. To, jest, to są bardzo ważne umiejętności. Druga bardzo ważna umiejętność to każdy musi nauczyć się ogarniać finanse osobiste. Niestety, to warunkowanie społeczne, ta idea placement, która jest w każdym serialu, w każdym filmie, pokazuje, jak tego nie robić. Więc Poświęć temu czas i naucz się, jak naprawdę zarządzać finansami. Czym się różnią aktywa od pasywów i na co warto brać kredyt? Jestem wielkim fanem kredytów inwestycyjnych pod biznes, a nie brania pożyczki na żelazko, wakacje w Turcji czy Egipcie, czy nowy telewizor 65 cali, bo właśnie jest kolejna fala covidu, nie covidu, czegokolwiek tam i siedząc w domu lepiej się ogląda Netflixa. Rozróżniajmy inwestycje od wydawania pieniędzy na zabawki. Zabawki bardzo lubię, ale te zabawki, te za tydzień i wszystkie zabawki, które sobie kupuję, bo w końcu, no cóż, mamy więcej lat, ale nadal jesteśmy, ja jestem dużym chłopcem. W związku z tym wszystkie te zabawki e, lubię je, ale są finansowane z dochodu pasywnego. Gdybym miał przepracować na te zabawki, nie wiem, dzień, dwa, tydzień. To zdecydowanie bym ich nie kupił. Zamienianie własnego życia za zabawki nie. Więc naucz się, jak ogarniać finanse osobiste. Z mojego doświadczenia osobistego, e, może być nieosobisty, Dobra, z mojego doświadczenia. Bardzo wiele nieporozumień w związkach, małżeństwach bierze się z tego, że nawet nie z tego, że tych pieniędzy nie ma pod dostatkiem, ale z różnych wizji zarządzania, wydawania pieniędzy. W związku z tym naucz się, jak działają naprawdę pieniądze. To będzie jedna z najcenniejszych umiejętności w Twoim życiu. I trzecia. Umiejętność, wiedza, którą trochę miałem możliwość poznania jej bliżej wtedy, kiedy przez 6 lat zajmowałem się produkcją suplementów diety, pracując naprawdę z niesamowitymi ludźmi na całym świecie w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, ale także w Polsce. To jest umiejętność dbania o własny dobrostan. Co przez to rozumiem? Rozumiem, o, rozumiem pod tym, pojęciem Zarówno dbanie o nasze ciało fizyczne, odpowiednie odżywianie, odpowiednie suplementy. Na koniec nie ma tutaj super magicznego soczku z gumi jagód do sprzedania, nie bój się. Natomiast w dzisiejszym świecie przetworzonej, wyjałowionej żywności, musisz suplementować się, jeżeli chcesz naprawdę być w dobrej kondycji. Bo jak masz 20 lat, to Twoje ciało ci dużo wybaczy. Ale już później jest coraz trudniej. Więc, przede wszystkim, dbanie o swoje ciało fizyczne, odżywianie, ruch, ruch aerobowy na świeżym powietrzu, dotlenienie odpowiednie, suplementacja, ale także dbanie o stronę psychiczną, o Twój umysł, o to, żeby on był w odpowiednim stanie, żebyś Ty był w odpowiednim stanie mentalnym. Niestety. Zbyt wielu wspaniałych młodych ludzi odchodzi od nas zdecydowanie za wcześnie, dlatego że tą sferę życia nie miało ogarniętej. Może tak to nazwijmy. Ja nie jestem psychiatrą, nie jestem psychologiem i nie będę się silił na domorosłe rady ala chodakowska, jak wyjść z depresji. Um, to, bo niech to będzie zajęcie dla specjalistów. Wiem natomiast, że ta strona psychiczna-mentalna jest niesamowicie ważna. Ona jest nawet kluczową, powiedziałbym, w osiąganiu czegokolwiek w biznesie. Wygrywasz najpierw w głowie, a dopiero potem jest ta prezentacja tego Twojego stanu emocjonalnego na zewnątrz. Pamiętam, jak kiedyś trenowałem jeszcze bardzo intensywnie karate Kyokushin przez wiele lat. I mój trener mówił do mnie, że właściwie walka jest rozstrzygnięta, nim wejdziesz na matę. I to prawda, jeżeli czujesz, że potrafisz, że dasz radę, że znajdziesz rozwiązanie, niezależnie od problemów, przeciwności, wyzwań, to sobie poradzisz. Ale jeżeli w swojej głowie przegrałeś, już przegrałeś, to naprawdę nie masz szans. Także, moi drodzy, te trzy bardzo ważne umiejętności. Naucz się sprzedawać, to jest bardzo ważne. Druga rzecz, naucz się jak działają pieniądze, jak działają finanse osobiste, tak żeby ta wiedza działała na Twoją korzyść. Bo widzisz, cały świat jest skonstruowany tak, żeby tą kasę od Ciebie wyciągnąć i każda reklama, każda reklama banku, one są bez sensu. Znaczy bank, który ci proponuje przy inflacji, która obecnie jest, niesamowitą lokatę na 4-5% dla nowych klientów na pierwsze trzy miesiące i do kwoty 20 tysięcy. Myślisz, tak logicznie to nie ma sensu, nikt tego nie robi. No ale w Warszawie ludzie jeżdżą z Pragi północ na Bemowo, bo kostka masła jest 30 groszy tańsza tam, akurat w sklepie. To pewnie to też działa, tak, dlatego to robią. Więc naucz się, jak działają finanse osobiste. Ten luz, spokój, który daje odpowiednie zarządzanie finansami, a to się zaczyna Wtedy, kiedy nie masz, a nie wtedy, kiedy już masz. Bo jeżeli nie nauczysz się, jak działają finanse osobiste, wtedy, kiedy jeszcze ich nie masz, to nigdy nie będziesz ich miał. Więc takie twierdzenia, jak już będę, kołtyś, jak już będę na tym poziomie, to się będę martwił. Nie, jak się nie będziesz martwił teraz, albo jeszcze lepiej dbało o to, to nigdy nie będziesz na tym poziomie. I trzecia rzecz to jest twoje, twój całokształt, twój dobrostan. Odżywianie, wypoczynek e, i głowa. Głowa musi być zdrowa, zadbana. E, nie marnuj czasu na toksycznych ludzi, na toksyczne znajomości. Nie chodź na spotkania tylko dlatego, że powinieneś, że musisz. Że no. Jest olbrzymia umiejętność odcinania się od ludzi, którzy nic ciekawego nie wnoszą do Twojego życia. I ostatnia rzecz, gdybym miał jeszcze jedną rzecz dodać, też często zadajecie mi pytanie, Panie Michale, Michał, w co mam zainwestować? 10 tysięcy, 20 tysięcy, 15 tysięcy? Jaka jest najlepsza inwestycja? I pamiętam tutaj kiedyś sprzed lat rozmowę z moją nieżyjącą już od 20 lat mamą, gdzie opowiedziałem jej o tym, że Zapisałem się na szkolenie Tonego Robinsa w Stanach Zjednoczonych No i mama mnie spytała, ile takie szkolenie kosztuje. Ja mówię: Wiesz, mamo, takie szkolenie, a lubię te pierwsze rzędy, więc te, te sekcje VIP mają po prostu ciekawszych ludzi. Szkolenie, przelot, hotel, wynajęcie samochodu, jedzenie, no tak około 30 tysięcy. Moja mama złapała się za głowę i mówi: Słuchaj, to jak już ty chcesz mieszkać tutaj w tej Warszawie, ja jestem z Lublina. No to nie lepiej te pieniądze przeznaczyć na wpłatę własną do kredytu i kupić własne mieszkanie. No i tak bardzo jak kochałem moją mamę, tak bardzo się z nią nie zgadzałem w tym zakresie. Ja wolałem te pieniądze wydać na szkolenie, a kilka lat później kupiłem swoje pierwsze mieszkanie za gotówkę. Nie ma lepszej edukacji niż edukacja w siebie w dobre szkolenia. To jest coś, co bardzo często powtarzam. Robiąc te dorywczo, part-time, kilka szkoleń, które, które mam w roku, gdyby ktoś kiedyś zaprosił mnie na te szkolenia, tanie szkolenia, po parę tysięcy złotych i dał mi tą wiedzę, którą ja dzisiaj daję na tych szkoleniach, to zapłaciłbym za nie dziesięciokrotnie więcej. Bo nie wiedząc tego, co dzisiaj wiem, przez te lata straciłem wielo, wielokrotnie więcej. A jeszcze więcej nie zarobiłem i to są te największe koszty w życiu, które ponosimy koszty utraconych możliwości tego czego co mogliśmy osiągnąć gdybyśmy coś zauważyli gdybyśmy coś wiedzieli ale tego nie zrobiliśmy i mam taką zasadę od lat że jeżeli się czegoś uczę nowego to znajduję sobie najlepszego trenera którego jestem w stanie znaleźć i płacę mu za to odpowiednie pieniądze i tak te osoby są droższe niż ci przeciętni ale ja nie chcę przeciętnej wiedzy ja chcę tą najlepszą jak moich synów kiedyś byliśmy na nartach we Włoszech i chcieli spróbować na snowboardzie, to znalazłem im najlepszą instruktorkę dla dzieciaków od snowboardu i była 50% droższa niż wszyscy inni. Ale uczyła ich szybciej, my byliśmy tam ograniczony czas, w związku z tym chciałem, żeby oni jak najbardziej z tego skorzystali. Warto jest zapłacić ludziom za ich wiedzę, warto jest zapłacić ludziom za ich doświadczenie, bo to zrobi ci kompresję czasu, kompresję życia. Oczywiście, wielu z tych rzeczy możesz nauczyć się sam, tak jak ja się sam uczyłem flipowania, tylko to jest bardzo kosztowne. Bardzo kosztowne i dałbym bardzo dużo, żeby cofnąć się te 8 lat temu, wtedy, kiedy zaczynałem z tą wiedzą, którą dzisiaj mam. Nie żebym miał 10% tej wiedzy, którą teraz mam i cofnął się 10 lat, 8 lat temu. A już w ogóle idealnie, ach, gdybym się cofnął do moich lat 20 i ktoś by mi dał 10% tej wiedzy, którą dzisiaj mam, to, tych, to miałbym jedno zero więcej nieruchomości dzisiaj. Więc naprawdę to jest najlepsza inwestycja. Ty możesz te 10 tysięcy włożyć w jakąś inwestycję. A miałem się nie czepiać. Kryptowalut, także nie będzie dzisiaj na ten, na ten temat, ale no dobra, no, możesz jakoś zainwestować. Natomiast no, niech ci to da tam, nie wiem, 5, 20 razy dwa zrobić. Najważniejsza inwestycja jest w Twojej głowie. To jest, to jest wiedza tak naprawdę. Wiedza jest tym czymś, co daje Ci przewagę na rynku potem, a co daje Ci możliwość zauważenia pewnych rzeczy w tym czasie, kiedy zauważenia okazji wtedy, kiedy ona się. Pojawia, więc zwróćcie na to uwagę. Na koniec, trzy rzeczy pamiętaj. Naucz się sprzedawać. Jest wiele fajnych książek, pytacie mnie też o to. A może zrobię kiedyś nagranie, opowiem Wam o moich ulubionych książkach sprzedażowych, ale wiesz, ze sprzedawaniem jest trochę tak jak z nauką pływania. No. Można poczytać książki, można popatrzeć na YouTube. Ale po prostu trzeba iść się no, i wejść do basenu i się zmoczyć. Tak? I przy dzisiejszych cenach energii to pewnie ta woda w basenie będzie zimniejsza niż zazwyczaj, ale inaczej się tego nie nauczysz. Tak samo jest ze sprzedawaniem. Możesz pójść na szkolenie, możesz poczytać książki, warto zdecydowanie warto ale żadna z książek i żadne szkolenie nie zastąpić i potem praktyki. Nauczy się, jak działają finanse osobiste, i trzecia rzecz. I to jest właściwie takie coś, co trwa całe życie. Wy mnie do tego namawiacie. Jak pod spodem będzie dużo komentarzy, łapek dzisiejszego nagrania, i przebijemy na moim niszowym kanale 10 tysięcy, a zaszalałem 5 tysięcy wyświetleń, to może zrobię odcinek na temat mojej filozofii, ciężkość filozofii, mojego sposobu odżywiania, tego w jaki sposób wykorzystuję swoje fizyczne ciało. Jak dbam o siebie. I bardzo Wam dziękuję za te wszystkie komentarze, że koleś ma 45 lat, ale wygląda na 55. Misza, ja nie chcę tu czegoś powiedzieć, żeby Misza nie musiał potem wypikiwać. Bardzo Wam dziękuję, hejterki. Chcę, bym bez Was zrobił. Tak ten już świat wygląda, że każdy ma swoją rolę. Wy też macie swoją rolę do. Odegrania. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze nagranie. Jeżeli tego typu nagrania są dla Was wartościowe, bo ja to robię dla Was. Ja te rzeczy już wiem. E oczywiście też dla tych dzieciaków, dla których zbieramy kasę za to, że Wy oglądacie e reklamy. Po roku zrobię takie zestawienie, wydrukuję e z mojego konta to, co dostałem z Irlandii. Chyba te przelewy dostaję od Google i pokażę Wam i całą tą kwotę. Przelejemy na wybrany wspólnie cel związany z dziećmi. To jest jedyne moje wymaganie, żebym był związany z dzieciakami, więc za każdym razem, jak oglądasz te reklamy, różne reklamy, mniej, bardziej mądre, to pieniądze, które ja za to dostaję. A rozmawiamy o tak szalonych kwotach, które nie wystarczą mi na, na to mniejsze opakowanie miesięcznie, na to mniejsze opakowanie od Apple'a. W związku z tym to jest jakieś zabójcze kwoty, ale jak się to razem pozbiera po 12 miesiącach, to myślę, że kilkanaście tysięcy się zbierze. Czyli tyle co nowy iPhone, najnowszy. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Dziękuję za Wasze fajne komentarze. Mam teraz więcej czasu, więc więcej odpisuję Wam, wspieram Was. Fajne pomysły czasami do mnie wysyłacie, czasami są pomysły z potencjałem jeszcze do przemyślenia, ale cóż, no tak powstają wielkie przedsięwzięcia i mam nadzieję, że kibicując Wam wiele takich przedsięwzięć zobaczę, stworzonych także przez osoby, które na jakimś etapie swojego życia parę odcinków warszawskiego inwestora obejrzały. Dziękuję bardzo.